Migranci ponownie zaatakowali. Straż Graniczna o szczegółach: granica. 100-osobowa grupa próbowała w rejonie Czeremszy wedrzeć się do Polski. Przed północą 100-osobowa grupa migrantów próbowała w rejonie Czeremszy siłowo wedrzeć się do Polski, przekazała w niedzielę rzeczniczka Straży Granicznej i podporucznik Anna Michalska. W kierunku polskich funkcjonariuszy użyto kamieni, kawałków drzew i laserów oślepiających. Jak relacjonuje rzeczniczka, grupa została przewieziona przez białoruskie służby. Przed północą na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze doszło do próby forsowania granicy. Od strony białoruskiej przyjechał pod granicę samochód ciężarowy. Służby białoruskie przywiozły grupę migrantów. W sumie było tam około 100 osób. Służby białoruskie wyciągnęły też drewnianą kładkę i przerzuciły na koncertinę. Służby polskie próbowały zabrać kładkę i nie dopuścić do przekroczenia, powiedziała Anna Michalska. Zostaliśmy obrzuceni kamieniami, kawałkami konarów drzew zarówno przez służby białoruskie, jak i przez cudzoziemców. Do tego było również oślepianie latarkami, laserami, dodała rzeczniczka SG. Na terytorium Polski weszły 92 osoby. Po kilku metrach od linii granicy zostały zatrzymane, poinformowane o obowiązku opuszczenia terytorium Polski i zawrócone do linii granicy państwowej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, nie było też potrzeby udzielania pomocy. Do drugiej próby siłowego przekroczenia granicy doszło ok. 19.30 w sobotę na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. Grupa kilkunastu cudzoziemców próbowała wedrzeć się do Polski, byli bardzo agresywni. W kierunku polskich funkcjonariuszy użyto kamieni, kawałków drzew. Nikt nie doznał obrażeń, ale uszkodzony został samochód służbowy Wojska Polskiego, w którym została stłuczona szyba w tylnych drzwiach, dodała podporucznik Michalska. Podlaska Policja. Noc minęła spokojnie. Podlaska Policja sobotnią noc na granicy ocenia jako spokojną. Jeśli chodzi o interwencję policjantów na granicy, to noc minęła spokojnie, poinformował w niedzielę rano Marcin Gawryluk z zespołu prasowego Podlaskiej Policji. Przekazał też, że w sobotę w Podlaskiem zatrzymano kolejnych 5 przemytników osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Zatrzymani to obywatele Gruzji, Białorusi i Holandii. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tysięcy. W listopadzie blisko 17,3 tysięcy. W październiku prawie 7,7 tysięcy. We wrześniu i ponad 3,5 tysięcy. W sierpniu. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województwo podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bóg.